ZUS dofinansuje wydatki ponoszone na bezpieczeństwo pracy w prywatnych firmach. Program nie jest jednorazowy, tylko w tym roku na ten cel ma być przeznaczone 27 milionów złotych. Za 2 lata kwota ta wzrośnie do 46 milionów. Programem są objęci tylko ci przedsiębiorcy, których pracownicy mają opłacane tzw. ubezpieczenie wypadkowe. Takie projekty obejmuje projekt inwestycyjny, doradczy i inwestycyjno-doradczy. Projekt inwestycyjny jest to przede wszystkim dotyczy urządzeń technicznych, polepszenie techniczne, czyli maszyn, modernizacja urządzeń, które posiadamy w zakładzie pracy w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny naszych pracowników i polepszenia ich warunków pracy. Projekt doradczy ma na celu dofinansowanie, ustalenie odpowiednich oceny ryzyka danego stanowiska pracy i również sporządzenie procedur do stanowiska pracy w celu utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Właściciel firmy musi mieć 10% wkład na planowane inwestycje. Proponuję, żeby każdy, kto jest zainteresowany tym projektem, oglądnął, zajrzał koniecznie na stronę zus.pl w dziale prewencja. Tam znajduje się pełna informacja na temat tego projektu, jakie przykładowe projekty są finansowane. Można ze strony internetowej pobrać również wniosek na to dofinansowanie, poczytać ogólnie instrukcje, jak należy to wypełnić. Również mamy uruchomioną specjalną infolinię centralną, obsługę telefoniczną. To wszystko jest na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można również uzyskać w jeleniogórskiej delegaturze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sali nr 20.